Cześć, witajcie, z tej strony Bradlnator27. Zapraszam Was na pierwszy odcinek z pierwszej serii, jaką nagrywam, pod tytułem Need for Speed The Run. Opowiada ona o przygodach pewnego mężczyzny o imieniu Jack. Popadł on w problemy z mafią. Te jego problemy są na tyle poważne, że mafia już nawet podobno wyznaczyła nagrodę za jego głowę. I jedyną deską ratunku, jaką mu pozostała, to jest udział w The Runie. Poziom trudności. To może weźmiemy trudny. A tak dokładniej to tutaj pisze, że zaciągnął jakiś dług. Pewnie na tyle duży, że nie może go spłacić, a mafii się to nie podoba. Z tego co widać, Jack chyba dostał porządnego łupnia. Nawet na pewno. Teraz dopiero odzyskał przytomność. On jest chyba w tym Porsche, co pokazywali na samym początku. Raczej na pewno. I do tego jest jeszcze przywiązany do kierownicy. Chyba już wiecie, co chcą z nim zrobić. Zgniatarka się włączyła. Musimy jak najszybciej uciec z tego auta. Żeby akcja się toczyła, musimy naciskać przyciski, które są pokazywane w danym momencie na ekranie. Udało się. A naprawdę szkoda autka, bo ładne było. Teraz nareszcie możemy pierwszy raz poprowadzić autko w grze. I to jest Audi RS4, z tego co piszę na klapie od bagażnika. Oni naprawdę nie żartują. I chcą się naszego głównego bohatera pozbyć. Wyjechaliśmy na asfalt. 2 kilometry zostało do końca. Czyli przez 2 kilometry trzeba uciekać.
O, jeszcze trzeci się pojawił. Nitro. Oj, pociąg. Zdążymy czy nie? Udało się. Sam Harper. Przyjaciółka Jacka. Word is you made a wrong turn, Jack. No one ever got a head sitting on their hands, now did they, Sam? Nobody from our block, at least. You know I can help you straighten that out. And my end? What you do best. What you do better than anyone. Right now. Yes or no? You knew the answer before I even walked to the door. The race is from San Fran to New York, the best racers ever assembled. You win, I will handle your problem and give you a 10% cut. Whoa, whoa, whoa. 10%? The purse is 25 million. Do the math. 10% z 25 milionów to jest 2,5 miliona. To nawet nieźle. This will keep us in touch. Now we have to get you a car. Cars? I got covered. Teraz pewnie wybierzemy autko, którym zaczniemy deruny. Wszystkie są fajne. Ten Shelby jest bardzo mocny, ale to ma bardzo trudne prowadzenie. I szczerze mówiąc, amerykańskie muscle cary troszkę mi się nie podobają. Tego Nissana to na pewno nie weźmiemy. Zostaje BMW albo Porsche. No i niestety, przepraszam wszystkich fanów BMW, ale
Wezmę Porsche. Rozpoczyna się wyścig. Locked and loaded. There's over 200 other drivers and about 3,000 miles of asphalt between here and New York. Sounds good to me. We're out. Get to Knob Hill or you'll miss the race start. Pierwszym naszym zadaniem jest po prostu dojechać na start tego całego Deruna. I mamy na to, jak widzicie u góry, jakieś półtorej minuty. 4 km zostało. A powinniśmy z łatwością zdążyć. Policja się już nami interesuje. Ta Carrera naprawdę świetnie się prowadzi. Zostało 2 km 50 sekund. Trzydzieści sekund, nieco ponad pół kilometra. Zdążymy. O, nawet już widać metę. Zawieszenie w tym autku musi być naprawdę potężne, skoro takie skoki wytrzymuje. Wow. Mamy 3 minuty 45 sekund i 7 km na to, żeby się wydostać z San Francisco. Zrobimy to pewnie od tym mostem, który widać wyżej. Pięć kilometrów. Wjechaliśmy na ten most. Ciekawe, czy będzie 300. Jest 300. Całkiem nieźle ciągnie to Porsche. 207 wyprzedziliśmy. 206 tam troszkę z przodu. Pół kilometra, to już koniec.
205, a 150 mam być w Las Vegas. Mam już poziom 10, bo trochę już gram w tego Deruna. To nie jest pierwszy raz, kiedy go przechodzę. Mamy 9,5 km na to, żeby pokonać 10 przeciwników. Teraz docza wzięliśmy. Teraz będziemy się dobierać do Lancera. Nie daje za wygraną, ale wreszcie. Przed nim Scirocco. Jeszcze 6 przeciwników. Teraz przed nami przeciwnik, który jest 200 w Derunie. Supra. Jeszcze jedna Supra. Tu trochę więcej przeciwników. Lancer. Kolejne Scirocco. I już. Już zyskaliśmy 10 pozycji. Teraz trzeba to utrzymać do mety. Półtora kilometra zostało. A przeciwnicy nie dają za wygraną. Nasze Porsche nie wygląda, jakby wyjechało prosto z salonu, ale w tym momencie właśnie ukończyliśmy ten etap. Kontynuujmy. Oprócz tam wyprzedzania przeciwników, czasami będziemy musieli też odrabiać czas. Tu pewnie chodzi o to, że trzeba dojeżdżać do tych punktów kontrolnych, zanim skończy się czas pokazywany na górze. Od poziomu trudności zależy to też, ile tego czasu dostaniemy.
Ta autostrada ma chyba 4 pasy, a dla mnie to i tak nie wystarcza. Ścieżka dźwiękowa do gry jest bardzo fajnie dobrana, bo niektóre piosenki naprawdę pozwalają się wczuć w to, co teraz robimy. Trzeci checkpoint. Jeszcze 2 zostały. Został jeszcze jeden. Jak dojedziemy do tego 5. punktu kontrolnego, to etap się zakończy. Jeszcze nam został kilometr do tego etapu. No, mój pierwszy poważny wypadek. Ale bez problemu ukończyliśmy. Za to odrobianie czasu tam nie zyska się ani jednej pozycji, bo nikogo nie musieliśmy wyprzedzać. Kontynuujemy. O, zakończyliśmy pierwszy odcinek. Jestem pierwszy spośród przyjaciół, bo nie mam przyjaciół żadnych. Oczywiście tutaj, bo w prawdziwym życiu mam. A rozpocznijmy kolejny. Gdzie teraz? Fajny wodospad. Z tego co widać, będzie to już taki trochę bardziej górski teren. Park Narodowy. A czyli tamte okolice Yellowstone. Chyba coś koło tego, jeśli się nie mylę. Tym razem trzeba zyskać 8 pozycji, a nie 10, tak jak to było. Lotus Mazda, o! Golfik pierwszy też się ściga. To całkiem z powodzeniem. Ten Lotus trochę przyspieszył, ale to nie będzie problem. Kto teraz? Uciekaj, kurde! Głupi Nissan. No i straciłem wszystkie zyskane pozycje. Grafika naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. Samochody realnie wyglądają. Naprawdę przyjemnie się gra w tą grę.
jeszcze dwóch, Lotus i Mazda, z tego co widziałem. Pojedziemy tym skrótem. Ciekawe, czy to coś da. Zdecydowanie gorzej się jedzie niż po asfalcie, ale przynajmniej zyskaliśmy te dwie pozycje. Teraz w ogóle jakimś tunelem jedziemy. A to krótki był tunel. Kiedy znowu wyjedziemy na asfalt? O, tam już chyba. I ostatni kilometr po asfalcie. I meta. Teraz chyba z tego co wynika zrobimy ostatni etap. Odcinki, jeśli nie będę miał tam żadnych problemów i tak dalej, powinny wychodzić codziennie jeden. Będzie na styk? 2 sekundy. Jak już wracając do tych odcinków, powinno one trwać coś w podobie jak tego, tam każdy pół godziny. Strasznie kręta ta droga teraz jest. I to jest ostatni etap, jaki zrobimy dzisiaj. Kontynuował będę w drugim odcinku. W drugim odcinku prawdopodobnie, jak nie dojedziemy, to będziemy już bardzo blisko z Las Vegas. Nie podoba mi się trochę ta polna dróżka. Jak pamiętacie, to pierwsze nadrabianie czasu, to co było na autostradzie, to było znacznie łatwiejsze. Bo teraz to naprawdę, no, prawie na granicy przyjeżdżamy. Powinniśmy zdążyć, a raczej na pewno. I tym samym to był ostatni etap na dziś. Tak jak mówiłem już przedtem, odcinki będą trwały tak około pół godziny każdy. No i w następnym może zbliżymy się do Las Vegas, a jeśli nie, to może gdzieś tam będziemy niedaleko. Także widzimy się jutro w drugim odcinku. No to na razie.